Organizacja KSW ogłosiła niedawno termin i miejsce gali o numerze 43. Odbędzie się ona 14 kwietnia we wrocławskiej hali stulecia. W tym filmie chciałbym przedstawić Wam 6 propozycji walk, jakie mogłyby odbyć się na tej gali. Zachęcam Was również do pisania w komentarzu Waszych propozycji na walki. Przy okazji nie zapomnijcie również o subskrybowaniu mojego kanału, a teraz już zapraszam do wysłuchania moich propozycji zestawień. Damian Janikowski kontra Rafał Haratyk. Rafał Haratyk w ostatniej walce wygrał po dość wyrównanym pojedynku z Łukaszem Bieńkowskim, a w kuluarach mówiło się o jego potencjalnym debiucie dla KSW. Reprezentant klubu Berserker z Bielsko-Biała walczył również w klatce afrykańskiej organizacji EFC, gdzie przegrywał m.in. z Drikusem Duplessisem, którego również zobaczymy na karcie tej gali w pojedynku z Roberto Soldiczem. Jeśli nie Haratyk, to być może KSW pokusiłoby się o zestawienie Janikowskiego z Łukaszem Bieńkowskim, który w organizacji ma rekord 2-0, pokonując w przeszłości Antoniego Chmielewskiego oraz Piotra Wawrzyniaka. Michał Andryszak kontra Phil De Vries. To chyba jedno z bardziej prawdopodobnych starć na tej gali. Phil De Vries wydaje się być zakontraktowany właśnie celem podtrzymania aktywności Andryszaka, który musiałby czekać na wygranego z dwójki Bedorf kontra Pudzianowski. Anglik ma całkiem niezły rekord. Wygrał ostatnio 2 walki, w tym ze znanym polskiej publiczności Jamesem Thompsonem. Stoczył także kilka walk dla UFC, gdzie nokautował go w nieco ponad 40 sekund aktualny mistrz Stipe Miocic, tak więc zapewne w wielu zapowiedziach usłyszymy o tym, że jest weteranem organizacji UFC oraz eks-przeciwnikiem obecnego czempiona tejże organizacji. Uważam, że to całkiem niezłe rozwiązanie, bowiem zarówno marketingowo, jak i sportowo w dobie obecnej sytuacji w wadze ciężkiej KSW da się to starcie obronić. Tyberiusz Kowalczyk kontra James McSweeney. Mówiłem o tym starciu już od jakiegoś czasu i mimo Waszej dezaprobaty ponownie będę lobbował za tym starciem. McSweeney ma obiecaną walkę dla KSW w związku z odwołaniem jego starcia z Pudzianowskim. Wygrał ostatnio w formule kickbokserskiej, choć formalnie w MMA zarówno on, jak i Tyberiusz są po porażkach, tak więc składa nam się to dość zgrabnie. Dodatkowo, jak już wspominałem, waga ciężka w KSW obecnie jest dość uboga, tak więc mimo teoretycznie dużej różnicy w doświadczeniu, ta walka mogłaby się odbyć. Szczególnie, że we Wrocławiu pojawiłoby się sporo kibiców Tyberiusza Kowalczyka. Marcin Wrzosek kontra Kleber Kojke Erbst. To mój kolejny pewniak na tę galę. Obstawiam, że KSW dorzuci właśnie ten rewanż do karty walk, bowiem przyzwyczaiło nas do dawania zawodnikom walk co 2 gale, tak więc po występie obu zawodników na KSW 41 rozsądnym byłoby zestawienie ich na KSW 43. W wypadku tych zawodników chyba nie ma mowy o żadnych innych przeciwnikach. Marcin Wrzosek wywalczył sobie prawo do rewanżu po świetnej walce z Romanem Szymańskim, a Kleber Kojke z kolei efektownie poddał Artura Sowińskiego duszeniem zza pleców. Maciej Jewtuszko kontra Norman Park. Walka, której promocja zaczęła się w programie MMA News Live, tak więc żal byłoby zmarnować taki potencjał marketingowy. Obaj panowie wyrazili chęć zmierzenia się ze sobą, ponadto ich style pozwalają przypuszczać, że ta walka mogłaby być całkiem miła dla oka. Michał Michalski kontra Dawid Zawada. O angażu Michała Michalskiego w KSW mówi się już od jakiegoś czasu, a idealnym przeciwnikiem dla niego mógłby być właśnie Dawid Zawada, który ostatnio świetnie sobie radził, wygrywając m.in. z Maćkiem Jewtuszko czy Robertem Radomskim. Obaj lubią wymieniać ciosy, co jak w przypadku walki Jewtuszko kontra Park pozwala przypuszczać, że taka walka mogłaby być całkiem efektowna. Jeśli chodzi o moje propozycje zestawień na kartę walk KSW 43 we Wrocławiu, to by było na tyle. Dzięki Wam bardzo za wysłuchanie, nie zapomnijcie o tym, aby napisać w komentarzu, kogo Wy chcielibyście zobaczyć na tej gali. Pamiętajcie o tym, aby subskrybować mój kanał oraz śledzić mnie na Facebooku. I do usłyszenia w kolejnym filmie.